Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy pierwszy odcinek z budowania, wyzwań budowania i ze mną jest Diabeł i Paweł. Siemano. Jojo. No, dzisiaj zajmiemy się czołgiem, którego widzicie teraz przed sobą. To jest czołg zasugerowany przez was, miał bardzo dużo łapek i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, co mielibyśmy zbudować w następnych odcinkach, to zostawiajcie to w komentarzach, a my tak, razem trójkę będziemy to wybierać. Mamy ściany, trzy sektory, każdy buduje u siebie i mamy pół godziny czasu. Jak pół godziny minie, to wszyscy przerywają pracę i przedstawiają to, co mają. Nie Dobra. Wyrabiasz się, masz problem. Tyle? Wszystko? Tak. Tak. Tacy, Dobra. Lecimy. Pierwszy rodek. Wiaber lewo. W lewym górnym rogu. Wiele, o kurde, to naprawdę będzie taki wyścig, że wyścig, nie? No kurde, no. Pasu. Mało czasu jest. Ten. Od razu mówię, że ten, budowanie z metalu nie jest obowiązkowe. To by nie było, że ktoś później będzie zdziwiony, że mu nie chce jechać. Dobra. Nie, czemu mi czołg nie jedzie, o co chodzi? Czemu czołg nie jedzie? Boże, nie ma pojęcia, jak to zacząć. Ja też mam problem teraz. No ja plaga pewnie, na niego. Plaga to pewnie obejrzał sobie wcześniej już. Nie, no stary, nie? Pierwszy raz odpaliłem to zdjęcie. Znasz Plagusa, on zawsze mówi, że... Po prostu miał dużo łapek, mówię, to wybiorę, nie? No, 10 godzin temu już patrzył, oglądał, mówi, fajny, dobra, spoko. Sobie to weźmiemy, nie? Tak mniej więcej było, jak mówisz, tylko że wcale tak nie było. Nieprawda. No, dobra, okej. Muszę się skupić na budowaniu. No. Tak jest. Kurde. To teraz będzie taki mało wygadany odcinek. Tak, ale wiesz, ile tu jest... Kurka. I każdy ma inną perspektywę, bo nie podglądamy, kto jak zbudował, więc wiecie. Chcecie zobaczyć, jak Paweł zrobił swój podziwny czołg, który nikomu się nie podoba, to możecie iść do niego i zobaczyć na przykład. Dokładnie. Nie? Dziękuję. Ale no, w zasadzie to nikt nie pójdzie, przecież wiemy dobrze o tym. Bo nikt nie ogląda Paweł na co wydać. Nie, no chodzi o to, że on buduje takie nieładne, że nikogo to jak nie interesowało. Jak nieładne, proszę cię, no. Ale chyba, że chcecie zobaczyć odcinek na zasadzie, jak nie budować skrapy, to tak. Ja zawsze buduję bardzo ładnie, zawsze buduję kolorowo, tylko tu nie jeździ po prostu. No, ładnie wygląda, ale no... Ja nie mam zamysłu w ogóle, jak to zrobić, nie? No. Czyli już do diabła na pewno nie warto. Nie warto tam i... Paweł, jak my robiliśmy zawsze kurwa latające maszyny, to ty robiłeś różowy samochód, tak? O czym ty mówisz do mnie w ogóle? You talking to me? Man. No, widzicie, już pierwsze spory to specjalnie dla was. Pierwsze spory dla was, tak. Pierwsze pory. Pierwsze hejty dla was, tak. No, myślę, że damy radę, chłopaki. To jest najgorsze to, że on jest naprawdę dziwny. Drewniany czołg. Mój też jest drewniany. Bo o, ma jeździć w końcu, nie? No dobra, jakby tak troszeczkę... Jak to wygląda troszeczkę z tej strony. Chyba będzie ok. On tak nie wygląda jednak, dobra. Chyba jednak to inaczej wygląda. Oj. Ja to najpierw zrobię samą tą podstawę, kurde. Taką skorupę, nie? No, tak najprościej. Później modelowanie to wiesz, na koniec sobie zostawię, żeby tam wyglądał jako tako. Nawet jeżdżenie i nie jeżdżenie. No, niech jeździ. Chociaż on ma być podobny. Właśnie, jak będziemy oceniać? A zresztą chyba widzą, zostawimy ocenę. No właśnie, niech widzowie ocenią, tak? Podobieństwa? Tak. Tak, wygrane prawie. Niech napiszą w komentarzach, czy który pojazd jest bardziej podobny do tego, który będzie na zdjęciu. Ale fajne jest to, że można spawać teraz, no nie? Tak, to dobra opcja, coś ci nie wyjdzie, możesz pociąć pojazd, no spawarka jest taki przedmiot. Tym? Blender. Co jest grane? Czemu ja tak zrobiłem? Aż tyle? Totalnie wygląda podobnie. Wiecie, o co chodzi? Coś ci nie wyjdzie, możesz to połączyć z powrotem albo przyciąć, zrobiłeś za długi. Zagadaliście mnie. Dobrze, właśnie, Paweł, to właśnie korzystam. Źle zrobiłem. Zagadanie przeciwnika. Nieładnie tak robić, proszę tak nie robić. Nie, to chyba jest za szeroki, chociaż z drugiej strony. Nie wiem. Dobra, będzie spoko. Coś, co kształtem przypomina ten czołg. Kształtem przypomina czołg, mówisz już? Kształtem? Chyba to dobrze. Połowa sukcesu. Może jednak nie za bardzo. Życie! Ciężko stwierdzić, powiem ci. Widzowie cię zweryfikują. Tak, widzowie cię zweryfikują. Co mówi. Powiedzą ci prawdę. Nie kukachu, oczywiście. Tak naprawdę to ja tak średnio mam pojęcie, co buduję. Myślę, że wyjdzie z tego po prostu czołg. Znaczy, jak wyjdzie w ogóle czołg, to już będzie dobrze. Mm-hmm. A to, czy będzie potrzebny, podobny... Czy będzie potrzebny, no co? Podobny, czy będzie, to już tak jakby... No, masz rację. Masakra na razie, nie. Jezus Maria. Jezus. Ale jaki stres teraz, napięcie z mojej strony. No nie. Napięcie w pięcie. Ale nie chcę zbudzić, ale już minęło 5 minut. No właśnie, wiesz to już jedna to jest... szósta czasu poszła, ja już mam podwozie i koła. Ja nic jeszcze. Znaczy, już wiem, że schrzaniłem, nie? Ja coś wiem, tu mam, ale... Już wiem, a on nie będzie skręcał w ogóle.
Dobra, nieważne, ma wyglądać, ma być podobny. O Jezus podobny. Maria. Tak? Faktycznie musi skręcać? Aha, nie, musi jeździć ma i nie musi skręcać. Nie ma być podobny. Okej. Patrz, jak no teraz ułatwiają, jak ułatwiają normalnie, nie? Ale no, w sumie to ma być wygląd, dobrze. Zmieniamy zasady. Może innym razem zrobimy na funkcjonalność. Ale zresztą to jest wyzwanie, wyzwanie polegało na tym, że ma być podobny, a nie funkcjonalny. Dobra. Więc skupmy się na znaczy, no w sumie to widzowie to zweryfikują, tak? Czy nie, miał być taki, takie było wyzwanie, taki, prawda? No tak, ale oni by będą głosować podobny w komentarzach, będą sobie głosować tak, tą tak, zwierzę. Oczywiście, możecie głosować. Więc ale tak główny wyznacznik to jest podobieństwo, tak? Tak. Jak będzie tak jeździł, to jest super, ale no... Jak będzie jeździł, to fajnie, nie? W sumie jako czołg jeżdżący taki, to wiesz, może się przydać. Tak, tak. To w ogóle nie wygląda jak czołg. Czemu? Dobre pytanie. No, bo po co to? Po zadaj co to je sobie przed lustrem. Jezus Maria, czemu to się da symetrycznie budować? I teraz nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy robię płasto, czy nie. Pawełe. Pawełe. Paweł, nie przejmuj. Zawsze Paweł możesz sobie zbudować, skopiować i skleić. Ty właśnie, a mogę sobie na przykład pobrać z tego? Nie możesz. Nie mogę? Możesz nie sobie na przykład... To jest wyzwanie zamknę budowania, nie kopiowania ze sklepu. Może ich nie zauważy. Na pewno. Szczególnie, że to powiedziałeś. Na pewno, Paweł. Nie no dobrze, tam się na czepiacie. Nagraniu tego nie widać, typie. Przecież zapomniałem? A, w sumie rację. No, nie słychać też. Dobra. Nie wiem, czepiacie się niepotrzebnie. Jak to długo schodzi? Ej, ale czołg to jest naprawdę wyzwanie. Naprawdę. To nie jest taka prosta sprawa. O, Lender. Co to wymyślił w ogóle? I to w ogóle jeszcze ten czołg jest taki nowoczesny, nie? No, tak troszeczkę. Ogólnie ciężko jest łatwo. Jest najbardziej skupiony na budowie, na wyglądzie tego czołgu. Już się staram wyobrazić sobie, jak będzie u was to wszystko wyglądało, nie? Czy to będzie jeździć? No tak patrzę na swojego, mówię, o, okej, jest im legit, nie? Ale to sobie, kurde, ciekawe jak chłopakom wyjdzie, nie? No nie? Wiesz. Kurczę. Ty wiesz, że gorzej, nie? Nie jest o to pewnie... chodzi. Właśnie chodzi mi o to, że jestem ciekaw, jak ludzie mogą, jaką mogą mieć koncepcję na ten sam, teoretycznie, wiesz, pojazd. Nie? No nie, a to jest fakt, no. To jest ciekawe. Bo wszyscy uważają, że zrobią to podobnie do oryginału, nie? Ja uważam, że nie zrobię tego podobnie do oryginału, ale spoko. To jest za szeroki troszkę. No, zdecydowanie jest za szeroki. Jednak nie czuję motywu. Gdyby to był taki kwadratowy czołg, wiesz, taki niemiecki, wiesz, z pierwszej wojny, no to podejrzewam, że jeszcze by nam wszystkim wyszło to jakoś, ale... Ale nie taki. Ale taki, futurystyczny, wiesz, który tak naprawdę... Nawet super maskujący się. Który nawet jeszcze w ogóle nie jeździ nawet, także jako prototyp jeszcze nie jest do końca działający chyba. To wiesz. Właśnie. Ja to nie wiem, co mi to wychodzi. Na razie to jest wielki kurwa klocek stojący, który na prawdopodobnie gdzieś klocek się postawi. Nawet nie otwiera, nie? Jego przeciąłem na pół właśnie, także... Tak. Coś nie pykło? Co dużo mu. No, jest za szeroki po prostu, wiesz? A, dobrze. Rozumiem. Jest, spawałem go, działa. Czekaj. Teraz zobaczmy, czy to mój klocek. Jest teraz gdzie węższy. Ja to teraz tutaj, no i od razu lepiej wygląda. Dobra, chociaż się otwiera. No, powiem wam, że technologia robi swoje. Kocham te nowe narzędzia. Poważnie. Bo tutaj muszę spawanie to był najlepszy pomysł, jaki mi wpadł do głowy. Dobra. Okej, okay, powłoka maskująca już prawie jest. Powłoka maskująca? No. Jakie trudne słowo. Wiem, dziękuję. Zapisałeś to sobie gdzieś na monitorze? Właśnie notuję już to, nie? Znaczy mówię, że przed odcinkiem sobie pewnie zapisałeś, że tak, zanotowałem sobie, żeby później zapomnieć. Dobra, wiem, że już nie będzie za bardzo opływowy. No. Nie ma być opływowy, gościu, ma działać. Opływowy? Nie, właśnie mówiliśmy o wyglądzie, proszę cię. Aha, no tak. Miał ładnie działać, a nie, że wyglądać. Tak? Właśnie, ładnie wyglądać, a nie, że działać. No, czołg ma ładnie wyglądać, nie musi działać. Weź się zdecyduj, gubisz wątek. Co? Co powiedziałem? A co ja powiedziałem? Sam sobie przeczysz, Paweł. Sam sobie przeczę. Właśnie powiedziałeś ten, bo ładnie działać, a nie wyglądać. Jezus. Próbuję was wybić, wiesz, Paweł, z rytmu. Zmęczony jesteś po pracy, czy co? Próbujesz zrobić? Co Paweł! Próbuję was, wiesz, tutaj ogarnąć, nie wiesz, tutaj będzie myk. Tylko to chciałeś nas wybić. Co ty gadasz, typie? Jaki wybić? Bo jak buduje, to nie myśli po prostu. Nie no, próbuję mówić, że coś się dzieje, nie wiesz, że ten... Nie skupiam się tak bardzo. Pędzaj, Paweł. Przemsaj, Paweł, bo wstydu robisz. Dobra. O rany, czekaj. Jak wam idzie? Nie pytaj, naprawdę nie pytaj. Dobre pytanie w każdym odcinku. Jak wam idzie?
Skąd to się... Aha, dobra. Bo coś takiego zrobił. Jezus, weź to napraw, weź to jakoś napraw, ja nie wiem. Ty zdał, Paweł. Tam to się zaciło. Nie, ale do przodu to chyba będzie jeździł, nie? Znaczy to dobrze by było, jakby jeździł do przodu. Musi być przydatny. Przydatna funkcja. Kurde, jakie to mam robić. Zapytał mi się drzwi i się nie chcą otworzyć, o co chodzi? Drzwi masz do czołgu? No przecież on tu nie ma drzwi żadnych. Przecież tam drzwi nie ma. Przecież to się od góry się... O, ja pierdzielę, przecież się od góry drzwi robi, nie? No, no klapę na górze się robi, nie? No to będzie futurystyczny czołg i będzie chodziło z boku. Nie, ale nie ma na boku nie drzwi. Tak spójrz na zdjęcie. Ja pierdzielę, i do usunięcia. Ja tak patrzę na tym zdjęciu, tak teraz patrzę na swój czołg, co się chyba nie do końca, nie? Paweł, nie przejmuj się. Ważne, że jest podobny. O tym mówię, właśnie. Aha. Dobra, nie ma lipy, nie? Ja to załatam. Oj. Nie. O funkcjonalności jeszcze nie ma mowy w moim czołgu. No, to właśnie. Na pewno. Dobra mowa, nie ma mowa. O, tu mogę jeszcze. Dobrze, zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Dobrze. Ja pierdzielę. No nie, obu. Ej, nie, no ja tego prawidłowo. Nie ogarnę, to nie zrobisz tak symetrycznie z obu stron. No nie. No bez jaj. Dobra. Mi to by zajęło z półtorej godziny, działa, żeby to zrobić symetrycznie. Ja pierdzielę. Dobra. Bo jest mi, kto wpadł na pomysł tego czołgu? A zaraz tamten, wyszukamy go typa. Trzeba będzie sam przyzna zresztą. Trzeba będzie mu podziękować. Bardzo. Da mu bana w komentarzach. Dobra, dzięki. Więcej nic się zaproponuje. Może nie proponuje. Znaczy coś. Nie będzie wiedział, że nie proponował. Okej. Nie, oczywiście żartuję, nie martw się, bardzo fajny pomysł. Nie, fajny pomysł, oczywiście, że tak. Bardzo duże wyzwanie. Musimy się wykazać przez to, a my nie lubimy się wykazywać też. No. O nie! Wpadłem do swojego. Tego. Jak stąd wyjść? Gdzie wpadłeś? Do swojego wpadł. Nie wiem co ma na myśli. Do czołgu? Paweł, w sensie? Kurwa, bez pedalskich tych. Ja nic nie powiedziałem. Zaczyna się. Że nic nie powiedziałem, o co ci chodzi? Wpadł do swojego. Po prostu wiesz. My już mamy na ciebie ten, takie no. My już jesteśmy na ciebie cięci za takie. Już takie, już przewrażliwienie? No. Ojojoj. No w sumie i tak długo przetrwaliśmy. Czekaj, dobra. Myślę. Opisz ci nas punchline'em, no. Myśl, Paweł, myśl. Think. Punchem myślisz? Czekaj, o. Ja pierdziel. Dobra, nie, no dobra. Nieważne. Okej. Okay. Stało? Żeby to było podobne. Nieważne. To zamknijmy temat, żeby to było podobne. Musi być, Paweł, podobne. To na to się umówiliśmy. Cały konkurs polega na tym właśnie, że ma być podobny. Nie, to jest tragedia na razie z tym, szczerze powiem. Ja na razie nie narzekam. Jest zaraz jeżdżący kwadrat. Moment, co to jest? Jeżdżący prostokąt mnie będzie za chwilę. Nie mam pata, żeby to zrobić. Oh, come on. Podobne, to nie ma być idealne. Takie samo. No tylko jak zrobić idealnie tak samo różowy czołg jak ten tam, co daliśmy na zdjęciu? Aha, no w sumie w tym przypadku to rzeczywiście brzmi. Jak idealnie różowy czołg zrobić? No bo wiesz, no na zdjęciu jest idealnie różowy, no to ja nie wiem jak to zrobię. Pomyliłeś chyba zdjęcia. No takie zdjęcie mi wysłałeś, no co ci poradzę? Nie wysłałem ci. Ja wiem co ci wysłałem, bo Diabełowi też wysłałem to samo. Oj, no i teraz oszukujesz. No wszystkim wysłałeś te różowe zdjęcia z tym. Z konikiem. Paweł. Zdjęcie jest cały czas pokazane u mnie na ekranie. Ludzie mnie też. U mnie też jest pokazane, też, także jakby co to wiesz. W grze jest pokazane? Nie, ja, no ja, nie. Ja to tak zmontuję, że będzie widoczne zdjęcie. Jecha, jecha. A lufa się będzie obracać? Wrażenie estetyczne? Ładnie, czy nie? Bo ja to w sumie chyba. Na pewno będzie plus, jeżeli będzie się obracało. Wrażenie estetyczne, stary. Czekaj, bo tutaj coś nie wyszło, tak to wygląda. Gdzieś nie będzie lufa. Mnie nie da rady, u mnie to na razie jest, wiesz. Ja chcę powiedzieć, że u mnie nie ma punktu środkowego w czołgu, więc ciężko będzie zrobić lufę. Muszę go znowu przyciąć. O nie. Crazy shit, Boże, kto to wymyślił? O, rany. Ale troszeczkę mnie? Zaczyna przypominać czołg powoli u mnie. Tak? Troszeczkę, bardzo troszeczkę.
Znaczy u mnie oprócz tego, że wszystko z drewna. Oprócz tego, że gąsienice nie są, też. To nic więcej. Nie przypomina. Ja go tnę na razie. Znowu. Znowu go tnę na kawałki i składam. O rany. Nie, nie masz. Nie. Dobra. Dobra. Co to za monstrum? Tyk. No i się poskładał. Okej. Okay. Nie, dobra. Okej, no wygląda nie, dobra, coś. W miarę zaczyna się wow. Czuliście tego laga? Nie. A, był chwilowy lag. Pawałem tutaj tego. Maszynę. No wygląda jeszcze lepiej niż wyglądał. Jestem zadowolony mega. Powiem wam, chłopaki. Tak? No. Sympatycznie. Trochę węższy jest i wygląda od razu lepiej. Dobra. Dobra. Okej, musimy zrobić ten sposób. Minęło 15 minut już. Połowa czasu. No. Połowa czasu minęła już? Tak. Masakra jakaś. No nie wiem. Jest podobny? Nie wiem. Myślę, że dobrze nam idzie. Nie widzę, jak butujecie, co prawda, ale na pewno dobrze nam idzie. Parę, my jesteśmy w to najlepsi, tak? Tak, tak. No no. No no. Nikt nie ma zastrzeżeń co do tego akurat. Nie, tu nikt nie ma zastrzeżeń, nie, nie, na pewno. Mi się to estetycznie się skrzemiło troszeczkę. Chyba tak. Estetycznie? Ok. Co to jest? Tutaj mu się najwyżej przegrasz. O kuriju, ja to się nie martwię. Nie wiem, ja może spróbuję nadrobić kolorem może, jak mi się uda. Haha, spoko podejście mamy. Ty po kolei. Dobra. O, już wygląda jak czołg. Zawsze byłem najgorszym budowniczym z was. Prawda. Teraz. Ty zaraz zaczynamy dobra, od ciebie. Ty to wmawiasz. Zawsze słabszy. Paweł zawsze słabszy, nie? Dobre, dobre podejście to podstawa sukcesu. Wow, to był dziwny lak. Wszystko siedzi w twojej głowie. Te lagi też? Te lagi też, no. Nie no, podoba mi się. Nie jest taki super jak na zdjęciu, ale... W sumie, tragedii też nie ma. Co mówisz? Coś odbiega od zdjęcia w jakiś sposób? Nie. W jaki sposób? No ale u mnie przynajmniej wygląda jak czołg, to na pewno. Dobra, mój będzie mógł przynajmniej skręcać. To chociaż tyle zrobię. Tyle zrobię dobrego. No mój na razie jeszcze nie jeździ. Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy właśnie. Też mówię, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Gdzie on ma koła, nie? Nie, bo koła? O, koła miałem dać, tak, faktycznie. No. Mogą się przydać. Także tego jest. Ja bym się zrobić w ten sposób. Nie, no powinien jeździć bez większego problemu. Jak czołg. Tak, i powinno być git. Okej, okay, spoko. Nie tak. Musi być. Nie, muszę to inaczej zrobić. Dobra, on na razie będzie do przodu jeździł, wystarczy. No, też będzie do przodu jeździł, wystarczy. Nie, bo teoretycznie można to zrobić, żeby skręcał, nie? Wiem, tylko że ja za późno. Na przyciskach, ale to trochę czasu zajmie. Znaczy, ja zrobię na przyciskach, żeby skręcał. Spoko, tylko ja bym chciał zrobić to jeszcze troszkę inaczej. Chciałem zrobić tak, żeby jeździł do przodu, do tyłu na każdej gościnnicy, miał napęd podwójny. Aha. Ale niestety się nie uda. Jedynka, to ma być ten. Znaczy, nie chce mi się robić. Musiałbym po dwa zrobić z każdej strony, a nie chce mi się. Wszystko musiał zdemontować. Za późno na to wpadłem. Czy jakby wcześniej sobie przypomniał, to bym to zrobił. Czasowo bym wyszedł, ale teraz bym musiał powtarzać robotę. Niestety troszeczkę ze słabym budowniczym, żeby na takie rzeczy wpaść. Dobra, skręca. O, zrobiłem ten pełny zakręt. Okay. Głowa mi wystaje spod czołgu. No nie, no to już trochę lipa, nie? Jest mi głowa wystaje. Element estetyczny jest wypadł. No rany. No. Nie. Ja zrobię tak, że będzie wszystko estetycznie i pięknie, ładnie. Mam tutaj drewna trochę nie więcej. Nie zrobić tych wszystkich elementów. Nic nie będzie wystawało. Mówisz, Paweł, że się nie wyrobisz? Coś czuję, że tak mogę mieć problem. Zgadujemy się. Nie, że nie. No mój na pewno wygląda, mówię, jak czołg, ale jak będzie jeździł, zobaczymy. Dobra, czekaj.
Dobra. Jest cała skorupa jest gotowa. Teraz tylko trzeba zrobić ten. Fajno. Nie, w ten sposób chyba. Okay. Dobra, teraz przydałby się jakiś guzior. Guzik. Jestem tak cholernie ciekawy, jakby to zrobiliście. Ja pierdzielę. Ja tak samo właśnie mówię. Właśnie o tym mówiłem wcześniej, że kurde, ciekawy jestem, jak to wyjdzie u was. Jakby sobie to przekminiliście. Kurde. Całkiem inne wyobrażenie każdy będzie miał. No nie? Cholerę. Szaleństwo. Gdzie... To Paweł mam pewne podejrzenie. Że będzie jak siusior wyglądał? Nieprawda, nie, co ty? Proszę cię. Grudek czy coś, że tam nawali jakiś, znowu jakieś liści nawali. No nie, no ja nie zdążę tak sobie tak zrobić tak ten fajnie. Ale chciałeś. Mówisz, że taki był plan. Oj. Oj. Dobra. Dobra. Gdzie są kluczyki od czołgu teraz? No w sumie miałem go podnieść. Klucze od czołgu. Okej. Okay. Nie no, zepsułem sobie tutaj. Muszę teraz wziąć, zrobić otwór. A na co ten otwór? A po co ten otwór? A po co? Na co? Na co tu komu? Kto tam skacze tak, Paweł? Jak ty tak skaczesz? Jak gazela. Dziękuję. Gazela skacze gdzieś tam? Pereira. Paweł skacze jak gazela. Gazela. Pyk. Odcinek zbudowania pro epicki. Zamawiam 3. No, no i tak sobie gadam o 3, żeby nie było, że nic nie mówimy. Dobra, dobra, cześć. No to się skupiałem, przecież to widzą wszystko widzowie, nie? Widzowie widzą, oczywiście, że tak. Widzowie widzą. Bardzo możliwe. Oni widzują. Możesz mieć rację. Ile mam jeszcze czasu? 22 minuta już. Polecam się sprężać. Dobra, Bartek, przekmin, co ty chcesz zrobić? Okej, okay, chyba już skminiam. Dobra. Teraz tak. Nie no, czemu ja to... Ach, come on. Lufa? To jest rzecz, która może... Lufa może być przydatna. Lufa pytanie. No, lufa pytanie, dokładnie. Come on. Jest równo w miarę. No gdzież tam? Raz, dwa, trzy. A, dobra, równo. Co tam? Rozkminiam życie. To jest wielki. To też rozkminiam. Z tego czołgu. Dobra. Jest spoko. Jest. Lufa, musisz się obracać przecież. No już wiem, co schrzaniłem. Jezus Maria, co to jest? Ło, mój już zaczyna jeździć, cholera, to niedobrze. Co, on sam jeździ już? No właśnie, teraz mam wejść do środka. Więc stwierdziłem, że coś jest nie tak. Dobra. 4, 4, 4. Kurczę, ile tam czasu zostało? No, 7 minut właściwie, nie? Już widzę. Tak, Paweł. To się zgadza. Damy radę. Mój nie będzie zbyt funkcjonalny, jak wiecie, jestem beznadziejny w funkcjonalności od zawsze. Co? Damy radę. Tak, damy radę. Wiecie, jak on jeździ. Dobra. Ale jeździ chociaż, Paweł, chociaż tyle. Tak, ja. O, to moje? Coś mi wypadło chyba. Chyba wiem co. Nie, patrz, jakiś klocek leży, nie? Proszę mi tutaj nie rzucać klocków. Estetyczna pajęczynka. Zobaczymy, czy nie odjedzie. Nie odjeżdża. To znaczy, że ale tu się nie zespawało. Dobra. Chyba się zespawało. O nie. Dobra. Weźmy to. O, bliet! Mój kręć kółka. Co? O, jest! Witajcie breakdance'a. Bo źle kółka ustawił. Aha. Ja wszystko zrobiłem dobrze, ale spanikowałem i muszę robić jeszcze raz. Co, mówisz kolejne 30 minut? Nie. Aż tak? Nie, aż tak nie strzeniło. To jest totalnie fajny challenge, stary. Prawda? Bardzo fajny, no masz rację. Też tak rozmyślam, tak sobie rozkminiam. Dobra, okej. Okay. Właź do środka. Jak ja będę wchodził do środka? Zanim się kręci. Czyżbyś nie przewidział tego?
Nie do końca, wiesz? No jestem, siedzę w środku. O, wysiadanie też działa. Jestem zaskoczony. Udało się. Połowa sukcesu. Dobra, jeszcze jeden silnik tam muszę wstawić jakoś. Mhm. I jeszcze jeden silnik. Te guziki. O nie. Jeszcze tutaj jakieś. Co to znaczy, że to nie jest podłączone? Jak to? No to znaczy, że guziora brakuje. Co? Ja to zlepił. Można zlepić. Cyk. Tutaj. Musi się dać zlepić. Dobra. Pamiętać, że elementy estetyczne, więc... Tak, tak, głównie estetyka. Coś poszło nie tak. Pamiętajcie, głównie estetyka. Tym się sugerujemy. Nie ma tragedii, wszystko działa jak na razie, ale... Ale? No ale ja nie jestem najlepszy w ogóle, wiesz, w budowaniu, także... W ogóle wiesz. W ogóle wiesz, nie? No. No, farba tam poszła, widzę w ruch. Okej. Okay. Wszyscy liczą na to, że to się uda. Jeszcze jest troszeczkę czasu. Oczywiście niewiele, 4 minuty to już końcówka. No w sumie to już prawie niewiele tego czasu zostało. Właśnie dlatego ja napieprzam farbą, wiesz? Szybko, bo estetyka. No nie? No wiesz, to takie śmieciowe budowanie, scrap mechanik, tak dosłownie. No da. Tak na szybko, nie? Pyta. Niech działa. Oczywiście, że nie działa. Dobra. Nie działa? Po co miałoby działać? Dobra, pomyślmy, co by tu jeszcze... Dostań się do tego silnika. Miało być bez skręcania, tak? Tak ustalaliśmy. Tylko wygląd. Tak, tak, tylko ma... nie musi skręcać, ma tylko wyglądać. Spoko. No wyjdź z tego. Że jest o co chodzi. Nie mogę wyjść z czołgu mojego. Nie szkodzi, można zostać. Pakowie, musicie mnie uratować. Uważnie, nie mogę wyjść. O nie! Paweł, wygraliśmy. Wygraliśmy, dobra, spoko. Dobra, wyszedłem. Kurde. O, zobaczmy jakie kolory są. Możliwe niby. O. O kurde. Ile mam jeszcze czasu? Dwie minuty? Tak? Malowanko. No, tak wyszło jakoś, sorry. Ja pierdzielę. Bardzo mało. No nie wiem, to zależy, nie wiesz. No, dwie minuty? Jeszcze, no, rzeczywiście dwie. To już tylko malowanie. No, tylko malowanie, jasne. Nie mówię, że tylko na malowanie został czas, w sensie, nie? No. To mi chodzi. Już tylko na malowanie. Ale na dobre malowanie ci nie dostał czas. O, dobra. Ja klikam, maszuję tutaj. Malowanko, ale będą lajki teraz. Wszyscy będą malować, wiecie. Ja już kończę. Ja już z jednej strony maluję. Dobra. Niestety mam dużo pojedynczych klocków takich, które muszę pojedynczo malować. Każdego z osobna. Troszkę problem. W sumie. Okay. Prędzej czy później się uda. Dobra. Bardziej później niż dobra, prędzej. Miałbyś troszeczkę inaczej, ale... Dobra, jakie światełka? A światełka, po co światełka w czołgu, nie? Dobra. On miał światełka z przodu. Nie, to tylko ten, takie dziurki. Dziurki, bo on oddycha tamtędy. No dobra, niech będą światełka jeszcze jakieś. Tutaj na dole. Spoko, światełka. Jeszcze mamy czas, jeszcze jedna minuta. Sobie. Jeszcze minuta została, spoko, nie? Dobra. To w ogóle jeździ. Malowanie to estetyka właśnie jest. Musi być. Same malowanie to jest estetyka? Tak. To już jest połowa sukcesu, jak dobrze go pomalujesz. Tak mi się wydaje. Tylko nie wsiadaj do środka. Cholera. No. Lepiej nie odpalaj, lepiej go nie odpalaj, naprawdę, nie? Nie, no mój to będzie jeździł normalnie. Znaczy mój też będzie jeździł do przodu. Funkcjonalność to będzie dodatkowy plus, ale głównie chodzi o wygląd. Tak. No. Tak się umawialiśmy, głównie chodzi o wygląd, nieważne czy będzie jeździł, najważniejsze żeby ładnie wyglądał. Tak, to jest tylko dodatkowy plus. Nie, jak najbardziej zbliżony miał być do tego. Do tego futurystycznego, nowoczesnego, super ekstra czołgu. Czołgu, tak. Mój toru miał być 101, ale wyjdzie 10. No ale cóż. No cóż zrobisz, nic nie zrobisz. O, widzę tutaj. I serio wygląda jak czołg. Dobra. Cholera.
Bo kolorami jest estetyczny. Kurwa, idź do przodu, typie. Maluj się szybciej. Czas minął chyba, chciałem powiedzieć. Jak? Już? Bierz pod uwagę to, że się jeszcze witaliśmy przez 2 minutki. No. Czy półtora, 2 minutki? Nie? Proszę cię, no. To nie jest równo. No dobra, okej, dobra, czuję, minutka. Czuję. Dobra. Minutka. Okej. No dobra, nie jesteś piękny. Wow, jaki lag był. Na pewno. Tak? Dobra. Można powiedzieć, że jest skończone. Dobra, to co, wystarczy, tak? Mój też praktycznie. Wyjeżdżamy? Łapiemy na... Aha, o. Dobra, możesz go wynieść, jak chcesz, no. Nie, no dobra, wyjadę. Dobra, wyjeżdżamy. O mój Boże, do przodu, gdzie jest... Który jest przód? Tu jest przód? W tamtą stronę. O, już widzę Pawła. Bardzo podobnie. A tam jest przód! Nie, Paweł naprawdę zrobił różowy czołg. Paweł, cio. Myślę, że jeżeli chodzi o podobieństwo, to już sam kolor się nie zgadza. Możesz podjechać do mnie? Wasza lufa się rusza. Dobra. Chłopaki, bo mój nie skręca. Mój też nie. Tak, a podjedź na środek. Gdzie się spotkamy i oglądamy? Nie no, Paweł, kurde. Dobra. Już wygrałeś. Wasz czołg ma coś do zaprezentowania, w sensie ten coś robi? Tak, otwiera klapę, patrz u góry. Patrz. O! A o mój też, patrz, o! Zablokował się, czekaj, nie... To się z nich odbiera. Nie no, Paweł... Nie, bo tam kwiatki są z tyłu, wiesz? Kwiatki go... Chcesz, żeby od razu powiedzieć, że przejebałeś już tak... Mogę... Nie mogę wysiąść! Nie wyjdę teraz. Jakby troszkę przegrał, bo to nawet w ogóle nie jest podobne. Rzeczywiście. Nie, on był miał być różowy. Mówiliśmy, jest różowy cały. Paweł nawet się nie postarał, nie? No jak się nie postarał? Proszę cię, no jest różowy. Miał być różowy. Czuję się trochę tak, jakbyś niepoważnie poszedł tutaj naszej konkurencji. Co? I w ogóle w ten, no. Nieważne. W dupie miał, czy będzie podobny, czy nie. Nie, no jest podobny. Nie, przegrałeś. Jak nie? No proszę cię, no jest dyskwalifikowany. O, czekaj, tu już nie pomalowałem na tym. Nie no, Paweł... Nie, czekajcie, muszę... O! O, waga, wysiadę! No, stuknąłem! Paweł... Czekaj, przez sparkę muszę sobie zrobić dziurkę. Ale mam ochotę ci usunąć to gówno. Paweł zrobił czołg z kwiatków. O, udało się. A ja sobie obejrzę właśnie z bliska. Siada się górą jakby coś, to jest taka dziura mała i tam trzeba wysadować. A, tutaj taka mała dziura jest. A tak zrobiłeś, też cwani. A to jest... Tym, to. Różowa lufa, no. To ma odstraszać wroga, nie? Fajnie. Nie no, plagu saczał kto kozak jest. Nie no, naprawdę trzeba przyznać. Jedynka, dwójka jeździsz, trójka, czwórka lufa. O cholera. Ja tutaj... Sakra, nie? Chciałbym siąść tutaj. Dziękuję za słowa uznania. Spodziewałem się. O. Nie no, jeździ diabełę, pan, przód tył. No przód tył, ale nie jeździ do ten, na boki. Oh my god. Sakra. A, wysiada się? No, ale podwójny mu zrobił. Różnica w budowaniu w ogóle, ja pierdziałem. No nie? Nie? Każdy miał swoją koncepcję. Paweł jak zwykle najgorszy. No nie, znaczy jak się... aż takiej herezji ze strony Pawła, ale... Znaczy nie, na początku gdzieś tam szło, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że on kompletnie nie jest podobny do tego, więc stwierdziłem, że po prostu może zawalczy po prostu kolorem, nie? I przegrałeś na samym początku. I kolorem... Dobrze. Nie, to jeszcze ty nie głosujesz, tylko widzowie głosują, no. Aha. Właśnie. Dobrze. Także walczę kolorem, może kolorem nadrobię. Nie, to ten, pamiętaj, i maskowaniem. Podobny. I zielonym maskowaniem. Okay. No. To co? Nawet z tyłu jest maskowaniem. To już pamiętajcie. Tyle w tym materiale? Chyba tak. Tak, to tyle. Dzięki. Także macie, jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. I w komentarzach również oceniacie, który pojazd był najlepszy. No. That's right. That's right. Dobra, no trzymajcie się, cześć.